Spokojnie, nie krzycz. Czego chcesz? Niczego, to moja pani, pani Martina. I lepiej się nie burz, bo też możecie spotkać nieszczęście. Czego znowu ode mnie chce? Dokąd mnie pani zabiera? Dowiesz się. Nie próbuj uciekać. Bo tam, gdzie cię zabieram, pojedziesz albo z dobrej woli, albo wbrew niej. Grecia Colmenares. I Raúl Taibo w filmie Namiętności. Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos. Imagínate, que anclado estoy en tu corazón. No quiero ya hacerme a la mar, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo con mis brazos y mis labios. Quiero naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus manos. Quiero voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus manos. Imagínate que mis manos son barcos de vapor. Reżyseria. Chcesz coś zjeść? No. Nie, dziękuję. No, no quiero nada. Abel, no comiste nada. Nic nie jadłeś wieczorem. Rano też. La perdí, Carmela. Straciłem ją, Carmelo. La perdí. Yo la verdad que no sé. Nie wiem, jak mam dalej tu mieszkać. Como voy a hacer para vivir acá junto a Abel? Nie umiem udawać, rozumiesz? Que no sé fingir, ¿te das cuenta? ¿Qué pasa? Que Milagros y Milagros tú soñaron y marzyliście o niemożliwym. Debiste pensar que tu trzeba było pomyśleć, tu że twoja pozycja, nazwisko, pesado, to zbyt wiele by to przeskoczyć. Straciłem jej zaufanie. Boli mnie to. Myślę, że nigdy mi nie wybaczy. Nunca ma va a creer. Ella te va a perdonar. Wybaczyć. Milagros nie potrafi chować urazy. Ale nie sądzę, żeby do ciebie wróciła. Jeśli będziesz z nią rozmawiać, powiedz jej, że nie zrobiłem tego dla żadnej kobiety, tylko dla dziecka. I choć wiem, że nasze cierpienia różnią się od siebie, ja umieram z bólu. El mío es como de muerte.
Jestem w szpitalu, a za jakąś godzinę wyjeżdżamy do Kordoby. Kiedy wrócisz? Przypuszczam, że za jakieś 4-5 dni. Będziesz tęsknić? Tak, bardzo. Rafaelu, boję się. Spokojnie, Abel tu będzie. Nie pozwoli, żeby stało się coś złego. Spokojnie. Niestety muszę jechać. Oczywiście. Rozumiem. Comprendo. Perdóname mi egoísmo. To tylko mój egoizm. Uważaj na siebie. Kiedy wrócę, poważnie porozmawiamy o nas. O naszym synu i o przyszłości. Nie możemy tak dłużej żyć. Tak. Ja też, kochanie. Cześć. Mój Boże. Co się stanie, gdy Luisin się dowie, że Antonieta była kochanką Italo? Ty? Jak się masz, piękna? Santoyo powiedział, że źle go potraktowałaś. Nie przejmuj się. Przyszedłem cię stąd zabrać. Nie. No. Co się dzieje? Nie masz powodu mnie nienawidzić. Rozumiem, że bardzo cierpisz po stracie dziecka. Sam mam syna i wiem, co to znaczy. Nie musisz się bać, nie jestem diabłem. Jestem mężczyzną, który cię kocha. Soy el hombre que te quiere, que te necesita. Potrzebuje. I pragnie. Czego chcesz? Antonieto, musisz sobie poradzić z tym bólem. Wiem, że to trudne i to nieodpowiedni moment. Ale chcę, żebyś wiedziała, że będziemy mieli tyle dzieci, ile zechcesz. Dostaniesz wszystko, o co poprosisz. Nie chcę, żebyś uważała mnie za świnię. Teraz wstaniesz z tego łóżka i będziesz równie piękna jak zawsze. Para ser la belleza que fuiste siempre, la mía, la única. Moja jedyna. Tato. Jak długo jeszcze chce mnie pani dręczyć? Dziwko. To przez ciebie moja rodzina ma takie kłopoty. Nie wiem, jakich środków użyłaś, żeby doprowadzić Abla do szaleństwa. Zapomniał o szacunku należnym domowi, rodzinie, żonie i dziecku. Jakim prawem niszczysz mój dom? Nigdy nie chciałam czegoś takiego, proszę pani. Nie wiedziałam, że Barbara jest w ciąży. Dobra, niewinna dziewczyna. Myli na rysowie, gnębimy was. Upokarzamy, niszczymy, prawda? To koniec. Musisz odsunąć się od mojej rodziny pod każdym względem.
Im będziesz musiała stawić czoła, nie Barbarze, ale mnie. A ja nie mam litości dla takich jak ty. Mój Boże, co złego pani zrobiła? Moją jedyną winą jest miłość do Abla i jego miłość do mnie. Nie rozumiesz, kretynko, że nie możesz konkurować z kobietą taką jak Barbara? Jesteś nikim. Jesteś pomywaczką, ulicznicą, która nawet nie ma rodziny. Dlaczego pani mnie tak traktuje? Czy pani nie boi się Boga? Nie spodziewałem się ciebie tutaj, tato. Chciałem zobaczyć, co z dziewczyną. To nie tylko siostra Milagros, ale również córka stajennego, którego bardzo cenił mój dziadek. Przyszedłem dowiedzieć się, czy czegoś nie potrzebuje. Nie wydaje mi się, żeby miała wszystkiego pod dostatkiem. Wciąż jest jeszcze pod wpływem środków uspokajających. Będzie ci wdzięczna za ten gest. Biedaczka straciła dziecko, prawda? Tak. Dla niej to było straszne. Jest młoda i ładna. Tak. Sam widzisz, że nie jestem pozbawiony wrażliwości, jak twierdzi twoja mama. Chcę być z tobą szczery. Mam wbrew wszystkiemu ogromny szacunek dla rodziny Sarmiento. Przysięgam, że chciałbym coś zrobić dla tej dziewczyny i jej rodziny. Bardzo się nią przejąłeś, prawda? Tak, Antonieta jest moją pacjentką. Wpadłem tylko na chwilę. Nie trać wiary, kochanie. Życie przyniesie ci jeszcze tysiące innych możliwości. Długo będziesz ją tu trzymał? Nie, nie sądzę. Myślę, że jutro wyjdzie ze szpitala. Powiedz jej, może mogłaby zacząć pracować w firmie. Nie wiem. Może możemy coś dla niej zrobić. Powiem jej o tym w twoim imieniu. Do widzenia. Cześć, tato. Tata cię lubi. To dla nas bardzo ważne. Nie sądzę, żeby się sprzeciwiał, kiedy mu powiem o moich uczuciach względem ciebie. Kiedy powiem, że chcę się z tobą ożenić. Kochanie, nie płacz. Wszystko w porządku. Ten ból minie. Będziemy mieć inne dzieci. Twoje życie się zmieni. Nie płacz, proszę. Dziękuję. Chcę się widzieć z siostrą. Możemy porozmawiać? Przykro mi, bardzo się spieszę. Wszystko, co się wiąże z Belle Isle, omów z moim adwokatem. Nie chodzi o Belle Isle. Świetnie o tym wiesz. Powinniśmy o tym spokojnie porozmawiać. Powinniśmy zachować się jak dorośli, a nie pozwalać popychać się impulsom i namiętnością. Nie chcę, żeby z mojej winy twoja matka nadal prześladowała Milagros. Nie usprawiedliwiam mojej matki. Ja pierwszy miałem do niej pretensje za to, co zrobiła na cmentarzu.
Cualquier otra madre hubiese hecho exactamente lo mismo. Ale każda matka zrobiłaby to samo w tej sytuacji. Nie powinieneś wozić Milagros swoim samochodem, trzymać jej za rękę, podczas gdy twoja żona leży w łóżku i nieomal traci dziecko. Najbardziej w tym wszystkim przeszkadza ci fakt, że nie udało ci się zająć mojego miejsca, prawda? Możliwe. Ale jestem kawalerem i z tego punktu widzenia mam o wiele więcej praw niż ty. Jesteś żonaty, obiecywałeś Milagros zamki na piasku. Jesteś mężczyzną, który nigdy nie spełnia danych obietnic. Okłamałeś ją, zdradziłeś. Nic nie rozumiesz. Wszyscy postanowiliście zniszczyć to czyste uczucie. Ty z zazdrości, Mariana swoim brakiem wyobraźni, Barbara z egoizmu. Każde z was uznało, że ma szansę nas sądzić. Ale powiem ci coś. Moja historia z Milagros nie kończy się w tym miejscu. Jak tylko zmieni się sytuacja, zajmie należne miejsce w moim życiu. Nie bądź tego pewien. Jestem. Pamiętaj, że ona cię nie kocha. Nie może zrobić niczego, żeby cię pokochała. Kocha mnie. Mam pewne wątpliwości, czy pomimo tej miłości wybaczy ci świństwo, jakie jej zrobiłeś. Doskonale wiesz, że nie jestem kanalią. Pewnego dnia pożałujesz, że tak się ze mną obszedłeś. Zachowujesz się głupio, jak człowiek, który nie zasłużył sobie na poważanie. Nie bądź bezczelny. To ty nie zasługujesz na szacunek. To ty zdradzasz, oszukujesz i kłamiesz. Zawsze uważałem, że nie jesteś podobny do innych Linaresów, ale pomyliłem się. Zrozum jedno. Naprawdę kocham Milagros. A ona jest kobietą, która kocha tylko raz w życiu. Niech pani mnie zostawi w spokoju. Czego pani ode mnie chce? Chcę, żebyś zajęła właściwe sobie miejsce i żebyś zostawiła te sny o potędze. Chcę, żebyś wróciła tam, skąd przyszłaś. Abel jest Linaresem. Nie może wiązać się z takim niczym jak ty. Zawsze zajmowałam właściwie sobie miejsce. Nigdy nie chciałam. Tak. Wzniosłaś się zbyt wysoko, jak na córkę biednego stajennego. Jeśli chcesz zaspokoić swoje instynkty, zadawaj się z mężczyznami takimi jak ty. Z Chano, Santoyo. Czy kimkolwiek innym. Linares jest dla ciebie kimś nieosiągalnym. Twoje siostry i ty jesteście tylko tanimi dziwkami. Miewacie dzieci z pierwszym lepszym. Trochę skromności. Zorras. Zorras de la calle que tienen hijos. De cualquier sinvergüenza que se les cruza. Niech mnie pani przestanie obrażać. Spokojnie, nie zrobisz tego po raz drugi. Zrobisz to, czego ja chcę. Zaraz się przekonasz, co to znaczy przeciwstawiać się Linaresom. Pani zwariowała, jest pani równie szalona jak pani Talo. Jeśli jeszcze kiedyś powtórzysz coś takiego, żaden z członków twojej rodziny nie zostanie wśród żywych. Carmelo, wychodzę z Juanem. Myślę, że zostanę na noc w akademii. Gdyby mama pytała, powtórz jej to. Dobrze. Jak Barbara?
sigue con la fiesta. Nadal ma gorączkę. La culpa la tiene la madre. Wina jej matki. Hola, Rafael. Rafael, jak się masz? Pasando por momentos muy incómodos. Jest mi dosyć trudno. ¿Está Milagros? Czy jest Milagros? No. Nie. Parece que fue al hospital. Wygląda na to, że pojechała do siostry do szpitala. De todas maneras, Abel, ale i tak nie sądzę, żeby chciała z tobą rozmawiać. Nie po tym, co się stało. Nie, chciałem tylko dowiedzieć się, jak się czuję. Para ver cómo se sentía. Jest nieszczęśliwa, ale to bardzo silna dziewczyna. Poza tym ma problemy, które każą jej się trzymać. Sam chciałem do ciebie dzwonić. Wyjeżdżam z rodziną do Kordoby. Rosa Maria i Milagros zostaną same. Nawet nie wiem, czy Fernando wróci na ten weekend, więc chciałem cię prosić, żebyś zajął się wszystkim. Mam pewne podejrzenia związane z Santoyo i Italo. Nie martw się, zajmę się wszystkim. A co z Barbarą? Czuła się lepiej, ale przyszła jej matka, zdenerwowała ją. Teraz znów ma gorączkę i nadal krwawi. Luisin czuwa nad wszystkim i stara się uratować dziecko. Strasznie się czuję, Rafaelu. Boję się o dziecko, a przede wszystkim o Milagros. Pozbieraj się, staraj się uspokoić. Czuję się osaczony, nie mogę się ruszyć z domu. Barbara jest w okropnym stanie. Jestem zdesperowany. Boję się, że utraciłem Milagros. Poza tym boję się, że ktoś na nią wpłynie tak, że mnie znienawidzi. Że nigdy więcej mi nie uwierzy. W życiu niczego nie można przyspieszyć. Wiem to z doświadczenia. Zostaw to czasowi. Czas tylko oddali ją ode mnie. Szczęśliwej podróży. Zadzwoń po powrocie, proszę. Cześć. Tak, cześć. Muszę znaleźć jakieś wyjście, ale jakie? Cześć. Miło, że jesteś. Bałam się, że nie przyjdziesz. Przepraszam. Za co? Przepraszam. Już przeszło. Usiądź wygodnie. Na dworze jest zimno. Zrobię nam gorącej czekolady. Dziękuję. Zaraz przyniosę. Para entrar un poco en calor. Fui a ver nuevamente a mi hermana. Widziałem się z Barbarą. ¿Ah, sí? ¿Cómo está? Co u niej? Mejor. Lepiej. Rozmawiałem z Ablem. Ay, pero que... Zaczarowała was obydwu. Dlaczego? Nie wiem, jesteś ślepy i przydajesz jej zalet. Powiedz, czy było warto? Czy dla kobiety takiej jak ona warto rezygnować z przyjaźni? Ale nie chcę rozmawiać z tobą o Milagros i Ablu. Opamiętaj się. Primero. Y ahora logró que ustedes dos
que eran amigos de toda la vida, casi hermanos, se pelearon. A veces se portó mal conmigo. Fue él. Ay, por Dios, Juan. Opamiętaj się, Juan. Pero no, no quiero que sigamos hablando. Kocham cię. Ile razy jeszcze mam ci to powtarzać? Zapomnij o Milagros. Juan, naucz się mnie kochać. Bueno, estoy intrigada. Quiero pensar que todas las veces que estuvimos juntos en este mismo lugar, bueno, que poczuj mnie, Juan. Umieram z miłości do ciebie. Olvídate de Milagros. Zapomnij o Milagros. Spróbuj mnie kochać. Te amo, Juan. Cuando te haga el amor, te pedirá más y más. Se lo darás. ¿Por qué lo haces así? ¿Cómo disimulas? ¿Quieren la voz? Ty i twoja siostra chcecie zniszczyć małżeństwa moich synów, mój dom. Ale nic mnie nie powstrzyma. Tylko spróbuj nadal polować na Abla, a podłożę ogień pod domem Rafaela Linaresa i spalę was wszystkich. Pani żyje nienawiścią, ale istnieje jeszcze prawo. Doniosę na panią. Tylko spróbuj. Jesteś moim wrogiem. Wkradłaś się do mojego domu jak złodziej i ukradłaś uczucia mojego syna, tak jak dziwka. W jedyny sposób, jaki umiesz, oddając się. Nienawidzę kobiet takich jak ty. Nienawidzę tego, co reprezentują. Nienawidzę cię, bo przypominasz mi to wszystko, o czym chcę zapomnieć. Odio la clase de mujeres que son ustedes. Las odio. Porque me recuerdan todo lo que quiero y necesito olvidar. Teraz już wiem, dlaczego pani syn Italo jest taki okrutny i zepsuty. Zamknij się, dziwko. Niech mnie pani stąd wypuści. Proszę mnie puścić. Zamknij się. Zamknij się, Santoyo, ruszamy. Ruszamy. Proszę mnie wypuścić. Już mi nie uciekniesz. Udowodnię ci, że nie jestem taki jak mężczyzna, który cię oszukał. Jeszcze raz uwierzysz, Antonieto. Właśnie tak się nazywasz, Antonieta. Kocham cię, Antonieto. Panie doktorze, przywieziono pacjenta na chirurgię. Już idę.
Proszę się nią opiekować. Ja wiem. Oczywiście, doktorze. Dzień dobry. Nazywam się Juan Montijo. Jestem przyjacielem domu. Tak, pamiętam pana. Proszę powiedzieć, gdzie jest Milagros. Nie ma jej, proszę pana. W domu nie ma nikogo. Państwo pojechali do Kordoby. Rosa Maria wyszła z paniczem Fernando, a panienka Milagros pojechała do siostry do szpitala. Dziękuję. Nie ma za co. Kto mówi? Malula? Czy jest tam Santoyo? Z kim? Z mamą? Nie, nie, w porządku. Kiedy wróci, powiedz mu, żeby do mnie zadzwonił. Jestem w biurze. Muszę znaleźć sposób wydostania Antoniety ze szpitala. Muszę to zrobić sam. Dla Santoyo to może być za trudne. Nie myśl, że mi uciekniesz, Antonieto. Nie zostawię cię innemu. Raczej cię zabiję, kochanie. Zapłacisz mi za to, że stanęłaś między mną a Italą. Mam nadzieję, że zdechniesz. Ty i twoja głupia siostra. Pojawiłyście się tylko po to, żeby utrudnić nam życie. Przysięgam, ani ty, ani Milagros nie wyjdziecie z tego cało. Kim pani jest? To nie jest pora odwiedzin. Nie można jej niepokoić. Jestem krewną tej panienki, przyjaciółką jej matki. Lekarz nie wyraża zgody na odwiedziny. Nie może pani tutaj zostać. Czy zajmuje się nią doktor Linares? Tak, proszę pani. Chcę z nim mówić. W tej chwili operuje. Dobrze. Wrócę w porze odwiedzin. Muszę stąd wyjść. Boże, pomóż mi. Santoyo jeszcze nie wrócił, proszę pana. Powiedz mu, że nie wolno mu wychodzić z domu, zanim się ze mną nie zobaczy. Italo,
Italo, musimy porozmawiać. Nie mam czasu, Josefino. Chcę się wykąpać i przebrać. Wychodzę. Co masz wspólnego z wypadkiem Antoniety Sarmiento? Nic. A cóż by mnie miało z tym łączyć? Nie udawaj. Zbyt dobrze cię znam. To ty spowodowałeś ten wypadek i śmierć dziecka. Z pewnością prześladowałeś się albo ty, albo ten twój pomagier. Oszalałaś. Nie przeszkadzaj mi. Chcesz zostać mordercą? Zostaw tę kobietę w spokoju. Nie rób z niej swojej ofiary. Już wystarczy śmierć jej córki. Proszę. Nagle stałaś się adwokatem moich kochanek? Żal mi cię, Josefino. Nie wiem, jak mogłem się w tobie zakochać. Ja, Italo Linares i taka nijaka kobieta jak ty. Wszystko bym oddał, żeby nie mieć z tobą nic wspólnego. Nie widzieć cię w moim domu, w moim łóżku. Gdyby nie mama i mój syn, wyrzuciłbym cię na ulicę. Mam cię dość, jestem zmęczony twoim głosem, zapachem. Nie zniosę cię dłużej. Z przyjemnością bym cię wyrzucił na ulicę. Ja ciebie też nie znoszę. Powiedz, co dałeś Santoyo, żeby strzelił do Rafaela? Byłeś tam, widziałam samochód. To było na twój rozkaz. Oczywiście, że tak. Santoyo dostał polecenie zabicia was obojga, jeśli zobaczy was razem. Nie uda ci się, żebyś nie wiem jak się starał. Nie poradzisz sobie z Rafaelem. Upokarzałeś go, próbowałeś zniszczyć, prześladowałeś. A ja i tak zostawię cię dla niego. Uważaj, co mówisz. Rafael Linares jest mężczyzną, którego kocham. Mówię to bez strachu, ponieważ jestem pewna, że go kocham. Lo amo. Niewdzięczna. Chcesz, żebym cię zabił własnymi rękami? Kocham go. Ty rozumiesz tylko jedno, dziwko. Italo! Po co mnie pani tu przywiozła? Spokojnie, zaraz się dowiesz. Nie chcę nic widzieć, chcę stąd wyjść. Uspokój się, to wszystko przez ciebie. Teraz sama musisz się przekonać, że mężczyzna z klasą, taki jak mój syn, nie porzuca rodziny, pieniędzy, pozycji dla takiej jak ty. Idziemy. Nie, dokąd mnie pani prowadzi? Właś przeklęta. Nie wtrącaj się. Nie pozwolę ci dłużej męczyć Josefiny, tchórzu. To mój pokój. Nie masz prawa tu wchodzić i stawiać mi wymagań. Nic tu nie znaczysz. Jestem Linares i mam takie same prawa jak ty. A ta kobieta nie zasługuje na to, żebyś wyżywał na niej swoje frustracje. Ta kobieta, której bronisz, to zwykła dziwka. Powiedziała mi w twarz, że kocha Rafaela Linaresa i nie odwołam tego. Wynoś się. Uszanuj moją prywatność. Najpierw ty uszanuj wszystkich mieszkańców tego domu. Co się z tobą dzieje? Myślisz, że stajesz się bardziej męski, bijąc kobiety? Obraziła mnie i musi za to zapłacić. A ty nie obrażałeś jej, sypiając każdą dziwką? To nie twoja sprawa. Nieważne. W mojej obecności nikt nie będzie bił kobiet. Dlaczego stajesz po jej stronie? Może bronisz niewiernych kobiet, bo twoja żona sypia z podrzędnym aktorzyną? Abel, nie! Jesteś despotą, nie szanujesz nikogo ani niczego. Obrażasz wszystkich wokół, maltretujesz. Jedynym językiem, jaki znasz, jest okrucieństwo. Za kogo ty się masz, Italo? Za Boga? Właśnie to wmówiła ci matka? Won. Radzę ci, idź do psychiatry, nie jesteś normalny.
Nie wiem, skąd wzięły się twoje tiki, ale z pewnością zachowujesz się jak ktoś, kto nie myśli. To reakcja człowieka niezrównoważonego, wariata. Nazwa mnie wariatem. Nie jesteś moim bratem. W naszych żyłach nie płynie ta sama krew. Jesteś bękartem, który nie ma prawa nazywać się Linares. To twoja wina, tato. Widzisz, Barbara jest chora. Przez ciebie. Przez twoje łajdactwa. Jeśli coś jej się stanie, drogo mi za to zapłacisz. Barbara está enferma y por tu culpa. Si le llega a pasar algo, vas a pagar muy caro todo. Zapłacisz mi za to. Martino, po co ją tu przyprowadziłaś? Niech ona stąd wyjdzie. Nie, kochanie. Wiem, co robię. Przyprowadziłam ją tu specjalnie. I nie wyjdzie, zanim nie zrobi tego, co chce, żeby zrobiła. Dość, czego pani ode mnie chce? Przyjrzyj się. Ta kobieta w tym łóżku jest żoną mojego syna, który zdradził ją z tobą. Nędzną półanalfabetką z prowincji, córką stajennego. Myślisz, że możesz równać się z kobietą taką jak ona? Myślisz, że mój syn jest taki głupi, że zostawi ją dla ciebie? Próbowałaś rozbić ich małżeństwo. Próbowałaś odebrać Barbarze męża. Nie, to nieprawda. To prawda, jesteś dziwką. Imagínate que mis manos son. Wersja polska NBF Warszawa. Tekst Katarzyna Adamska. Imagínate que tu piel es mar. Te navegaré. Amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo. Con mis manos y mis labios voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos. Imagínate que anclado estoy.